Witam, Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli konkretnie Astrologia, 16 grudzień 2023 rok i godzina akurat 16:01, a troszeczkę później nagrywa. Tak wygląda nasz kosmogram. Mamy Dwadasamca oczywiście, znak Strzelca, Dwadasamca Panny. Panna to przede wszystkim warsztat. Warsztat w pełni znaczenia słowa, czyli manualne rzeczy, czy rzemiosło, także medycyna, ale większość medycyny jednak jest związana z rzemiosłem. No, stomatologia to jest numer jeden, chirurgia cała kompletnie chirurgia, oprócz kilku dziedzin, tak jak przypuśćmy psychiatria, czy tam jeszcze jakieś inne, ale na przykład chociażby bakteriologia też jest i mnóstwo rzeczy, cała farmacja. To przecież stanie za trzecim stołem. I produkcja specyfików. Dzisiaj właściwie to nie ma, przejęły ogromne fabryki farmaceutyczne. To jest w pewnym sensie kłopot. Dlatego, że nie mamy tej indywidualności i tych doświadczeń, tylko odgórnie jest to wszystko załatwiane. Ale zostawmy to. Teraz, jak wygląda warsztat astrologa? No, warsztat astrologa to przede wszystkim od czego trzeba zacząć, bo mam takie pytania bardzo często. Przede wszystkim od kursu. Kursu astrologicznego, który według mnie powinien rok trwać. Rok trwać, czyli dokładnie prawidłowo jest to 7 miesięcy, ale czasami jeszcze, jeżeli to jest ten warsztat taki bardziej poważny, przypuśćmy tak, astrologia medyczna, uczymy jakiegoś zawodu, zawodowa w założeniu, to powinien być troszeczkę dłuższy. Nie wyobrażam sobie, żeby na przykład lekarza, który jest, czy służy, może inaczej, służby medyczne, kiedy kształci się i teraz w kierunku astrologii, w rzeczywistości wymaga to półtora roku, albo troszeczkę więcej, nawet do 3 lat. Powód numer jeden. Trzeba omówić właściwie organy, miejsca, w których występują, jakie znaki. Czasami znaki, na przykład w założeniu, głowa. Głowa jest na ogół traktowana jako baran. Ale głowa ma także ryby, koziorożca i mnóstwo, ponieważ głowę też możemy jeszcze podzielić na wiele części. Tak samo jak i dłoń. Możemy podzielić na mnóstwo części. Zresztą układ kostny. Nie wiem, czy wiecie, ile jest kości w człowieku, ale to też trzeba każdą kostkę, nie to, że omówić astrologicznie, można, oczywiście, że można, ale to, czy to się komuś przyda, wątpię, ale pewne zachowania medyczne na pewno tak. Teraz następna rzecz, która jest bardzo ważna w medycynie, czyli to, co było najważniejsze. Najpierw spójrz w kosmogram, a potem idź do pacjenta. Każdy kosmogram ujawnia pewne tajemnice. To jeżeli chodzi o, krótko mówiąc, o medycynę. Jeżeli chodzi teraz o pedagogikę. Pedagoga wykształcić, nauczyciela wykształcić astrologicznie, według mnie jest, przynajmniej do tej pory, z mojej praktyki miałem najtrudniej. Miałem to najtrudniej. Dlaczego? Dlatego, że może dlatego, że miałem specyficznych ludzi, którzy uczyli się u mnie. I w dodatku pedagodzy, inaczej,
Na pedagogice nie ma zbyt wiele historii tej dawnej. I tylko ci, którzy znają mitologię, jeszcze w miarę przyzwoicie przyjmują. Dlaczego teraz wróćmy do lekarzy? Dlaczego lekarze? Większość lekarzy nie to, że zna mitologię, no bo ścięgna Achillesa na przykład, założenie. Tak, ale to nie o to chodzi. Tylko łatwiej im konfrontować, ponieważ oni mają w sobie, muszą wydać werdykt, tak? Czyli zrobić tą analizę, zrobić tą ocenę, czyli postawić diagnozę. W astrologii diagnoza jest właśnie cały czas stawiana przez aspekty. Aspekty są diagnozą i nie ma gadania, czy chcemy je, czy też nie, czy idziemy drogą astrologiczną czy psychologiczną, cały czas stawiamy diagnozę. To nie jest tak, że nie. Teraz w pedagogice niby tak, niby nie, ale jednak słabo. Miałem do czynienia z pedagogami, dokładnie z pedagogiki specjalnej. No i jest ciężko tutaj. Po pierwsze, brak doświadczenia. No musiałem przerwać na chwilę i telefon jak zawsze się odzywa. Ja zresztą będę trzymał, żeby nie przerywać. Teraz, bo traci się wątek po prostu. Teraz, jeżeli chodzi o samą tutaj tą pedagogikę. Po pierwsze, co innego jest klasa, grupa, którą też można określić, jak się zachowuje w znaku. Druga rzecz, indywidualne, no, kosmogramy. Teraz tak, nie mamy godzin, bo większość nauczycieli nie ma godzin swoich uczniów. W dodatku jeszcze tym bardziej, jeżeli się poprosi o takie godziny, no to już w ogóle można paść ze śmiechu, dlatego że osoby no wtedy podejrzewają bardzo różne rzeczy, w zależności z jakiej on jest kultury, tak, jakiej opcji jest. Przypuśćmy, że trafimy na jakiegoś takiego niedowiarka, to zabierze od razu dziecko, tak, albo tam coś. Także tutaj pedagog musi działać lekko w ciemno. W medycynie jest troszeczkę inaczej, dlatego że lekarz może po prostu zapytać się, bo są lekarze, którzy normalnie chwalą się, że znają astrologię. I to ułatwia, i zresztą, co tu ukrywać, nie jest to problemem. Bardzo często kartę ma, i wtedy, jak dziecko jest, no to wie, w karcie jest, kiedy się urodziło, tak? Więc to już jest wtedy absolutna pewność. No, nie jest pewność co do ascendentu, to jest prawda. To tutaj możemy sobie pofikać. Teraz, jeżeli przejdziemy teraz do pedagogiki, jeżeli mamy tylko słońce, ze słońca można bardzo wiele wiedzieć. Naprawdę z pozycji, to co mówię o tych Dwadasamsach, naprawdę bardzo wiele. Czy trzeba znać, przypuśćmy, no, kosmogram? Oczywiście, że przyda się, ale jest jedna rzecz, że w pedagogice jeszcze jest inna sytuacja. Trzeba zobaczyć siebie na, właśnie to jest rola dobrego pedagoga, zobaczyć siebie na tle klasy, na tle tego wektora klasowego. Wiem, że to jest dosyć żmudna robota, ale warto. To robi się
prawie że godzinami z każdym uczniem. I w dodatku praktyka. Praktyka jest przede wszystkim praktyka, jeszcze raz praktyka. Teraz przejdziemy do następnego, który ja lubię, na przykład chociażby handel. Obojętnie jaki handel, czy to jest dyrektor, czy bankowiec nawet, bo też handluje, co tu ukrywać, to jest handel. Jest to bardzo istotne. Jest to bardzo istotne. Teraz skąd mogę brać? No przede wszystkim mamy dane osoby, albo nam poda. To wystarczy tylko miesiąc urodzenia i dzień. I no, na ogół żaden problem. Jeszcze jedna metoda, której tutaj czasami niektórzy nie pojmują. Jeżeli mamy zegar astrologiczny, w programie kolegi Krusińskiego jest i w astrologu chyba pana Chwiszczuka oj, mogę zmienić nazwisko. Oj, nie powiem, ale w astrologu też jest zegar. We wszystkich właśnie poważniejszych. I teraz wchodząc do, to tak jak pokazałem tutaj, w tym momencie właśnie ktoś powie, no przepraszam bardzo, ale pan opowiada. A o czym opowiada? Rak. O ludziach. Koziorożec. O ich prawach. Teraz w najwyższym punkcie. Właśnie Neptun. Ktoś powie, no ale pan w tym momencie sobie tutaj robi. Nie. Neptun w tym momencie jest historią. Moją zawodową historią. Oczywiście, że dorabiam pewne rzeczy, bo muszę dorobić, dlatego że to muszę przedstawić to bajecznie, a to jest film. No więc o co chodzi? I w dodatku Saturn na osi i dlaczego nie? Przecież Saturn na osi to jest egzamin. To państwo mnie w tej chwili egzaminują. Słyszą to, co im po prostu, to co ich państwa interesuje. I to jest nieumiejętność, ja tu nie wybieram tego, po prostu sobie drukuję, siadam i podejmuję decyzję, o czym będę dzisiaj mówił. Przecież nie będę mówił o polityce, bo politykę już znacie. Wczorajszy film był wyjątkowo polityczny, jeżeli ci, którzy myślą logicznie, przedwczorajszy no, był przesączony i właściwie cały Strzelec jest właściwie cały czas polityką, a nic nie ma o warsztacie, to był wczorajszy. Ale dzisiaj o technice, kogo, do czego, jak i po co, bo mówi się tak, ale od wszystkiego i od niczego ten astrolog jest. No w rzeczywistości tak, w rzeczywistości tak, dlatego że astrologia tylko jest taka sytuacja, że czytanie kosmogramu, samo czytanie kosmogramu jest bardzo trudne dla osoby początkującej, ale kiedy ona rozpoczyna i kończy ten kurs astrologiczny, potem w każdym momencie zaczyna nabierać takiego wigoru astrologicznego, tak by to można nazwać. Techniki w samej, bo możemy wyjść bardzo często, wychodzą przeważnie jakieś tam osoby, które uczą z planet. Ja nie za bardzo lubię z planet wychodzić, dlatego że każda planeta ma swoje kłopoty. Ja już kiedyś tutaj robiłem te kłopoty każdej planety. Tak niektórzy mówią, a najlepiej z Wenus, bo Wenus to jest miłość. Za pieniądze. No więc gratuluję, jeżeli jest Wenus za pieniądze. Tylko dlaczego małżeństwa się nie szuka po Wenus? Dlaczego Wenus nie bierze udziału w małżeństwie? W ogóle. Może nie być Wenus. W ogóle. I będzie cudowne małżeństwo. Dlaczego? Ale bierze w rozwodzie, na przykład chociażby Uran kwadratura Wenus. No więc niech mi ktoś odpowie z tych wielkich astrologów. I ja słucham czasami na forach te rzeczy i po prostu nawet nie chcę zaprzeczać, bo od razu będzie tysiące hejtów. Co to pan opowiada, to tamto, bo dziesiąte, no zaraz, albo się nauczycie tej astrologii, albo się nie nauczycie. Po pierwsze, jest jeszcze jedna rzecz. Cały kosmogram trzeba znać. Trzeba, żeby, to jest wielka sztuka spojrzeć, tak, ja mam już prawie tam siątkową
umiejętność i cały czas pracowania z państwem, bo ja dziennie opracowuję 3-4 kosmogramy, to tak się mówi, że nie. No zaraz, zaraz, wieczorem o godzinie 11, wieczorem o godzinie 23 mam telefon, gdzie prowadzę sprawy związane tam z czymś tam. O godzinie 11 rano mam sprawy związane z czymś tam, które prowadzę już, przypuśćmy, od lat. Na przykład chociażby z Tadeuszem. Czy z Tadeuszem mniej więcej jest to 3 dni w miesiącu spotykamy się. A Tadeusz, za takich osób jak Tadeusz, mam mnóstwo, z Beatą spotykam się też 3 razy w miesiącu, nawet w tygodniu, nawet czasami. I z wieloma osobami się spotykam. Dlaczego? Dlatego, że jest to dla mnie wprawki, a w dodatku są to astrologzy, którzy znają astrologię wyśmienicie i pewne rzeczy oni, bo to jest taka sytuacja, że ja uczę się tego, co oni się mnie pytają, ale od nich też się uczę. I oni ode mnie też się uczą. Tylko jest taka prawda, że ja zajmuję się astrologią. Oni niekoniecznie. Mimo że są astrologami, tak jak Tadeusz działa w tym życiu, przypuśćmy w założeniu społecznym, tak moja Beata, znaczy tutaj koleżanka, działa w życiu, no nazwijmy, rolniczym, tak? Wczoraj miałem taką dyskusję na temat biodynamiki i czy to działa, czy nie działa, że zauważyła ta osoba, że jakoś tam nie wolno sadzić ziemniaków w jakimś tam okresie. Ja się z tym całkowicie zgadzam. Kiedyś rozmawiałem, też mówiłem o tej osobie, o spiralnym sianiu, na przykład chociażby zbóż. Chociażby jak macie grządkę, to nie grządka w formie tam prostokątu, tylko czy tam kwadratu, tylko koła. I sadzicie od środka na zewnątrz i idąc spiralą. Zróbcie eksperyment. No co za problem w waszym ogródku zrobić i zobaczyć prawo skrętą, lewo skrętą i zobaczyć, jak będzie. Opowiadał ten człowiek, że są prace naukowe na ten temat. Popatrzcie, to czyli wszechświat, tak się woda na przykład w zlewie, tak, jak znika, to się też wiruje. I to w świecie działa, to funkcjonuje. No więc wpływ galaktyki, tego kosmosu na nasze życie jest przeogromny. Tak powiedział zresztą profesor Woszczan, że jesteśmy dziećmi kosmosu i musimy brać to pod uwagę. Teraz, jeżeli mówimy o tych handlowcach i zegarze, zegar ma swoje, no, punktuje, tak? On cały czas podąża ascendent. Ascendent może być w tak zwanych nieprzyjemnych znakach. Które są przyjemne, które są nieprzyjemne. Nie ma tak. Nie można powiedzieć, że na przykład strzelec jest przyjemny albo nieprzyjemny. Nie, ale strzelec może robić figle, dlatego że może być jakaś kwadratura albo jeszcze jakiś inny element, czy na przykład Jowisz może być z czymś akurat w tym momencie nieodpowiedni. I co zrobić? No różne są metody. No tego właśnie uczę. Tego uczę i to jest dziwne, ale kilkunastu moich uczniów, tak? Czy uczniów? Uczniów, niech będzie uczniów. No to jest ta nieumiejętność języka polskiego, który jest jednym z najtrudniejszych języków i nawet dla samego tutaj mówiącego, a w dodatku mieszkającego tutaj w tym mieście, to jest w ogóle komedia. Ale wchodząc osoba, kiedy patrzy na kosmogram i wie, że na przykład w tym momencie będzie miał kłopoty, i ma kłopot z tą osobą. Kolega, który jest, no, w założeniu ma gabinet swój w bankowości. Kolega, no kolega, oczywiście, że tak. I udziela kredytów. Te kredyty są bardzo potężne i bardzo pilnuje. Nawet czasami zamyka
swój pokój po to, żeby nie przyjąć osoby. Jak to długo trwa? To nie jest długo. To jest czas, przypuśćmy, 15-20 minut. No ale czy warto? A dlaczego nie? Jest bardzo dużo osób, na przykład, które znają astrologię. Największa ilość w ogóle, według mnie, w tej chwili to już maleje ta ilość, ale kiedyś to byli prawnicy. Ja ogromną ilość prawników poznałem przez swoje działania, którzy znali doskonale astrologię. I o dziwo, to są prawnicy na bardzo wysokim poziomie, łącznie z sędziami. I stosują tą astrologię w pełni dojrzałości. To jest najciekawsze. Także tutaj proszę się nie dziwić. Teraz mój kolega, zresztą także nauczyciel, Tomek, jak ci starzy astrologzy, którzy znają nasze grono, to wiedzą to. Nauczyciel Tomek był tylko jeden. I Tomek sam mówił, że wsiadał do autobusu i takie małżeństwo, mówi, ciekawa, żona chyba powiedziała do męża, ciekawa, czy nie, czy mąż powiedział, nieważne, ale chyba żona. Ciekawa jestem, gdzie jest ascendent w tej chwili. Tak, to jest szalenie ważne w czasie podróży. I teraz warto na niektórych punktach, tych dwadasamsach, znakach, przejściach pomiędzy znakami ustawiać te ascendenty, czyli kwalifikować tą godzinę. To jest bardzo istotne. Na przykład pierwsze pójście do lekarza, na przykład. Przypuśćmy. Teraz idziemy z tak zwaną po dobrą nowinę, tak? Że mamy raka, czy nie mamy raka. Z mojej praktyki zupełnie poważnie mówię, że można samemu wejść sobie w kłopot. Można zrobić i znam tysiące osób. To, co znacie, na przykład, gdzie się znajdują planety, żeby nie robić operacji. Na przykład to jest to. No ale wracamy do medycyny. Ale to nie tylko w medycynie, to jest w zakupie. Chociażby teraz, ta teraźniejsza retrogradacja naszego Merkurego, ona nie jest złą retrogradacją. Ona jest dobrą retrogradacją. Powód, mnóstwo powodów jest. Mnóstwo powodów jest, że akurat jest ta dobra retrogradacja. Ta retrogradacja wyjaśnia bardzo dużo ciekawych bardzo spraw. Przecież żyjemy w tak okresie tak ciekawym, że nawet dotyka to o dziwo religii? Czy nie? O parlamentaryzmu, tak? Czyli tego, co jest, rządzi koziorożec? Zwróćcie uwagę. To jest najciekawsze, że właśnie i teraz te fragmenty, minuty, sekundy, które wczoraj omawiałem w tym filmie, to wszystko jest bardzo istotne. Jeżeli tego astrolog na przykład, czy astrolog może przewidzieć? No niby tak, może to przewidzieć, tylko po co? Ja zresztą to mówiłem. Mówiłem, że uważajcie na pewne rzeczy. Od tej pory będzie to, to, to. Od tej pory będzie to, to. Tego trzeba nauczyć uczniów. Oczywiście, że uczniowie bardzo często sięgają po jakiegoś tam von Pronaya, czy sięgają po, właśnie tam pokazywałem pewne książki. Jest normalna tragedia. Źle, dlatego że tak. Przede wszystkim słowo ciałem się stało, to jest najgorsza rzecz, jaka może istnieć, że możemy inspirować pewne rzeczy. To jest najbardziej niebezpieczna rzecz. Lepiej pozostawić to przestrzeni, niech przestrzeń i starać się nie tyle unikać, co wchodzić w to z najmniejszym kłopotem, złem. W tych działaniach, które budujemy, które są, nagle okazuje się, że spełniają się. To bardzo często jest, są bardzo młodych astrologów, którzy rozpoczynają swoją karierę interpretacyjną i nagle chwycili, jak to się mówi, stwórcę za nogi. Unosi ich do góry Feniks.
I oni są w niebo wzięci, bo przewidzieli. To nie jest problem. Naprawdę nie jest problem dla młodych astrologów. Potem z czasem przychodzi taka ilość wiadomości, a w dodatku później jeszcze przychodzi tak zwana psychologia jungowska, która jest najważniejszą rzeczą właściwie na etapie, to jest tak mniej więcej, trzeba tak brać pod uwagę, że od 3 do 5 roku studiowania astrologii, bo Carl Gustav Jung stworzył mnóstwo dziedzin, ogromną. Jeżeli ktokolwiek chce w ogóle nauczyć się astrologii, to bez Carla Gustava Junga właściwie nie ma sensu czegokolwiek. Anime trzeba znać. Wszystkie działania archetypowe, potem sny, działania senne, tak? Czyli opracowywać, czy na przykład kolorystykę, mandala jungowska, chociażby, czy mnóstwo tego jest. Teraz ktoś się zapyta, ale czy pan to robi? Oczywiście, że tak. Po pierwsze, ja swoją edukację byłem oparty o Freuda. I dla mnie Freud był w pewnym momencie uzależnieniem pewnym, kiedy jeszcze nie znałem zupełnie astrologii. Ale freudyzm dał mnie to, taką siłę, ponieważ Freud jest Marsem, jest baranem. Carl Gustav Jung już jest archetypem. To jest zupełnie inne działanie, ponieważ w każdym znaku mamy archetypy. Teraz, jeżeli przeniesiemy do znaku, do Adamsa, mamy archetypy, potem mamy dalej, głębiej, coraz głębiej idziemy, coraz bardziej jesteśmy archetypowi. Same aspekty są archetypowe. To, co powiedziałem tutaj o Uranie, Uran-Wenus jest archetypem. To są archetypowe, czyli trzeba to znać, ale teraz, w zależności od sytuacji, może to wszystko się zmienić. I teraz to jest tylko wyłącznie nasza praktyka. Ilość przerobionych kosmogramów, a nie wyuczonych, bo w tych wszystkich książkach, ja nie chciałem tutaj siedzieć na tym moim księgozbiorem, czy z tyłu księgozbiór astrologiczny, bo w gruncie rzeczy to mogę się już pochwalić, że w gruncie rzeczy może brak mi kilku książek. Dziękuję bardzo tutaj pewnej osobie z Krakowa, która ciągle mi dostarcza jakieś książeczki, a teraz ostatnio odebrałem i po prostu książki, które są spoza naszej sfery jakby, to znaczy tutaj językowej, mówię o językowej, bo ta moja astrologia sięga już tą astrologię. Co dzisiaj nie ma problemu z translatorem, a w dodatku ja nie mam kłopotów z czytaniem takich rzeczy. I jeżeli ktoś chce się zająć astrologią, to i tak na poważnie, to zaznaczam. Jan Skarża-Dzierzbicki i profesor Leszek Weres. Jan Skarża-Dzierzbicki to jest astrologia na każdy dzień, a profesor Weres Homo Zodiacus, to jest numer jeden. Potem następne książki, tak, ale niekoniecznie na dzień dobry. Na dzień dobry bym wolał nie. Dlaczego bym wolał nie? Ponieważ jest to mandala życia, to jest już szkoła. To już jest szkoła, to trzeba znać, ale niekoniecznie. Teraz, jeżeli idziemy w innych zawodach. Wędkarze doskonale znają, że astrologię, bo chodzą zgodnie z rytmem księżyca i przepływu, odpływu na rybki. Lekarze też korzystają z tego, no bo są choroby psychiczne, niepsychiczne też pod wpływem astrologii są bardzo, no i właśnie księżyca między innymi, lunatykowanie chociażby. No i oprócz tego te operacje, ale tutaj wracamy ciągle do lekarzy. No bo lekarz, kapłan i astrolog to jest jedno. I zawsze tutaj będziemy ocierać się o to.
Teraz, no jeszcze myślę, jaki zawód? No na przykład chociażby, no właściwie każdy zawód jest oparty o astrologię. Czy na przykład w założeniu spawacz, czy ma, czy nie ma, a jego nastrój tego spawacza, a w którym momencie jest mandala chociażby sukcesu. Mandala sukcesu jest oparta o to, że coś robimy w danym momencie i to przechodzi do historii światowej. Takim człowiekiem jest Warhol. Warhol, ten plastyk, jest takim człowiekiem. To jest artysta plastyk stworzony przez astrologa, jego koleżankę, która to opisała, jest ta książka. Jest dostępna. Ale poszukajcie jej sobie. Ja nie będę dawał wskazówek, dlatego że po pierwsze, moi uczniowie wiedzą, ale jak chcecie, to obejrzyjcie sobie Blaszany Bębenek. Ten film, dokładnie są dane wszystkie kosmogramy. Robiliśmy to na swoich zajęciach. Na naszych zajęciach dziewczyny robiły to i każdą, ja puszczałem ten film, zatrzymywałem każdą minutę, każdą sekundę. Wszystko jest. Także w filmie, jeżeli film budujemy, bardzo potężny film, który chcemy i robimy scenariusz, jeżeli on jest niezrobiony dokładnie z astrologią, to nic nie znaczy. Zobaczcie, za co zostali nasi nobliści Nagrodę Nobla. Ja mówię o tych dawnych, nie współczesnych, bo współczesnych to zostawmy sobie. To śmiechowarte, to są polityczni, a nie tam. Ale chociażby Reymont. Za co? Za chłopów? No teraz popatrzcie, co to są chłopi. Jak wygląda ten tutaj układ? Ile jest miesięcy? Popatrzcie sobie, ja wam tylko podpowiadam. Macie Fredro. Zemstę. Popatrzcie sobie, jak jest genialnie to zrobione. To jest tylko zaledwie jeden dzień. I są wszystkie znaki. Kiedyś wam pokażę miniatury. Ja mam te miniatury narysowane. To był kalendarz firmy, chyba Atlas, jeżeli się nie mylę. Tak, chyba Atlas wydał. Jestem zachwycony tymi miniaturami. Oczywiście, że mógłbym mieć je na ścianie, tylko że no, ja jestem takim plastykiem, że lubię swoje rzeczy na ścianie, a nie obcych. Ja mam mnóstwo obrazów moich kolegów i jakieś dzieła artystyczne, ale zawsze są gdzieś tam pochowane. Żałuję, że nie mam swoich profesorów. To jest dziwne. Znaczy, one zostały dokładnie skradzione. Moich profesorów rzeczy mnie skradzione, no ale tak się stało, no Boże, jedyny. Tak też się dzieje w życiu. I teraz patrząc się na astrologię, czy astrologię w malarstwie, no to w malarstwie pani profesor Knap z Krakowa. To są niesamowite rzeczy. Zresztą Salvatore Dali. Przeładowana astrologią. Beksiński. Ogromne ilości symboliki. I bardzo często astrologicznej, chociaż on się trzymał bardziej tej judaizmu i na zasadzie troszeczkę takiego, no, czy kabalistyki, raczej nie. To jest raczej jeszcze masonerii, raczej oparte o masonerię i jeszcze o inne działania. Zaraz wam, teraz ostatnio oglądałem tutaj, na Facebooku rysunek, kobieta leżąca w stronę, no, nogi było widać najpierw, potem ją. To był taki lekko szkic, także, ale było widać, że kobieta. I nad nią siedząca, patrząca się prosto w twarz widza, sowa. Pomyślcie na tym.
Dlaczego należała taka, powiedzmy, że w tej pozycji wiadomej, jakiej takiej, no i ta sowa z tyłu za nią, ale nie patrząca się na nią teraz, skąd to jest, w ogóle symbol sowy, do czego doprowadza. I jeżeli musicie znać to, jeżeli ktoś nie zna, tak samo jak i zielarstwo. Astrologia w zielarstwie to jest moje, właściwie tutaj z panią, którą będę miał lada moment wywiad tutaj, która zajmuje się tym, no to przecież to jest ogromna wiedza. To jest przeogromna wiedza. Niedawno wyszły dwie książki tego samego autora, chyba Głódź się nazywa, czy jakoś tak. Nie, astrologia taka, ale mnóstwo jest tych książek o zielarstwie w astrologii, ale w dodatku, co najciekawsze, że pory zbioru są bardzo istotne. Pory, nawet macie aloes, znacie wszyscy aloes. Ja nie przejedzie, bo przecież to będzie wyciek. No, przejechał. No, nie, no musicie ten hałas znieść, no w tym studiu będzie tak. I teraz aloes cięty podczas nocy, a podczas dnia ma zupełnie inne znaczenie. Kupując aloes, teraz można kupić takie wielkie, grube liście, nawet gdzieś tam widziałem w lodówkach. I teraz ten aloes, jeżeli był ścięty nocą, a ścięty w dzień, to są dwie różne substancje. Ktoś powie, ale proszę pana, a fotosynteza? To tak tylko podpowiadam. A chlorofil zupełnie inaczej się zachowuje w dzień, a inaczej w nocy, jeżeli go przerabiamy. To trzeba brać pod uwagę. To jest właśnie astrologia. To jest ta, którą my nazywamy bardzo często alchemią, tym, tamtym, owym, ale to jest te wszystkie dziedziny, które są wokół nas, które nas dotykają. One są właśnie, wszędzie jest ta astrologia, wszędzie, wszędzie, kompletnie wszędzie. To jest, czy dobrze, że, bo można powiedzieć, ale pan jest niewolnikiem astrologii. Nie, nie. To jest, jeżeli ja znam astrologię, tą podstawową, to łatwiej mnie się żyje, bo przynajmniej wiem, co będzie następstwem. Jeżeli ja znam zegar astrologiczny, który no, w każdym programie, znaczy w tych dwóch programach jest, i mogę ten zegar astrologiczny tutaj umieścić, to ja wiem, o czym mam mówić. Na wykładzie czy na czymkolwiek. Uważają Państwo, że jak ja jadę na wykład jakikolwiek, dlatego nie lubię tych stowarzyszeń, bo oni chcą na rok, na dwa, na trzy, jeszcze ustawią mi godzinę. Akurat to może być parszywa dla mnie godzina, i po co ja mam być na. Ja nie mogę sobie wybrać. A co najciekawsze, że oni nie wpadli nawet na pomysł, że słuchaj, w porządku, zbieramy się tego i tego dnia. Ja akurat byłem pierwszy, miałem wykład pierwszy, tylko chyba ze złośliwości, tylko nie wiedzieli o tym, że ja ten wykład pierwszy wśród nas, plastyków, jest najważniejszy. Jeżeli mamy wykłady, na przykład artystyczne, czy pokazy, czy cokolwiek, i ten pierwszy, na przykład wybieg jest, to on jest najważniejszą osobą. I tutaj moi koledzy, wszyscy plastycy mówią: brawo, Ryszard, jesteś pierwszy, masz wykład, ty jesteś bardzo ważną osobą. Profesor Leszek Werest wtedy nie dojechał na ten wykład i bardzo żałował. Mówi: słuchaj, chciałem tak bardzo zdążyć. No. Ale same superlatywy słyszał od, tylko nie wiem od kogo. Fakt faktem, że osoby, które. Ja najbardziej sobie cenię Kraków. Kiedy ja w Krakowie po raz pierwszy miałem taki wykład publiczny, szczerze mówiąc, ja wyszedłem wtedy już z sali, a sala jeszcze klaskała. I na następny dzień
Na początku było coś koło 50 osób, na następny dzień było koło setki, a na trzeci dzień to sala była pełna. Zresztą tutaj są osoby z Krakowa, które pamiętają. Ja wtedy mówiłem o Strzelcu, o różnych rzeczach, pokazywałem, jak się znaki zachowują. No przez 3 dni wykłady po... Nie pamiętam, to były długie wykłady. Nie pamiętam, czy więcej jak 45 minut, chyba 1,5 godziny. Tak jak miałem zresztą tutaj u pana Grzegorza Halkiewa miałem też. No, to był maraton. Tu miałem 1,5 godziny. Ja uwielbiam takie długie maratony. Dlaczego? Dlatego, że ja się potrafię wtedy wyżyć na tym, co robię. Wtedy widać ten proste działanie. Zresztą tam była taka sytuacja, że moi uczniowie, asystenci, zbierali dane osób i ja miałem dokładnie wypisane, ile jest osób z danego znaku. I to, no bo nie chcieliśmy brać żadnych tutaj ascendentów, godzin, kosmogramy, ale były dane i miałem Dwadasamsę. No bo przecież każdy się rodzi jakiegoś dnia i w jakiejś Dwadasamsie. No więc miałem wtedy znaki, miałem Dwadasamsę wszystkie wypisane na kartce, donoszono mnie. I na przykład jeżeli miałem Strzelce, to miałem tam każdą Dwadasamsę i sobie mogłem wtedy powiedzieć, a wszyscy mieli swoje kosmogramy w dłoni i ja tłumaczyłem, gdzie są Dwadasamsę, także wiedzieli, o kim mówię. Także to była taka tajemnica intymności. Jeszcze wtedy nie było tego RODO tak zwanego, jeszcze wówczas nie, a to dało, no, ja zawsze trzymam ten fason, bo no, ja nie wiem, czy jak RODO podchodzi do tego, że ja biorę dane osoby, bo mi potrzebne tylko wyłącznie moje imię, ale jakie imię poda osoba, to naprawdę mnie interesuje. Nie musi być. Nazwisko jest mi zupełnie niepotrzebne. Potrzebne mi jest tylko dane miejsce urodzenia. Miejsce. No. Czy on się urodził w Krakowie, czy w Gdańsku, czy w Szczecinie, czy gdzieś jest to konieczne. To taki pan mówił, muszę koniecznie. Przecież pan jest astrologiem, to może pan. Bo ja byłem ostatnio u astrologa, to nie potrzebował. U kogo on był? U żadnego astrologa nie był. Teraz muszę odebrać ten telefon. No i właśnie ta Dwadasamsa daje nam taką plastyczność. Plastyczność tego i umiejscowienie. I wtedy można na przykład coś powiedzieć. Zawsze coś można powiedzieć. Zawsze, jeżeli się jest. I teraz tak. Czy to jest jedna rzecz. Druga rzecz przy projektowaniu mieszkań. No to jest obłęd. No. Też uczyłem tego w szkole projektowania wnętrz. Każdy znak ma swoje widzimisię. Czy ascendent pomaga? Przeszkadza. Ascendent przeszkadza, ale z kolei, no, wyobraźcie sobie, że na przykład jest tak zwana dominanta jeszcze. I to już trzeba tutaj już trzeba podłączyć. Kolor jest bardzo ważny w znaku. Potem następnie w modzie. Jak przejrzycie sobie tutaj na YouTubie, tam mam sporo z modą, pokazy i robiliśmy projektantów i robiliśmy, większość projektantów się okazało, że to są właśnie panny. Właśnie panny, sporo jeszcze jest innych znaków, ale niewiele znaków. Ja myślałem, że będzie dużo wag, ponieważ wagi są takie zrównoważone, a jednak bardzo mało wag jest tych projektantów. Czy można zrobić projektanta? Tak. No jednym z takich najważniejszych astrologów tutaj jest Paco Rabanne. Paco Rabanne jest typowym astrologiem i on się kierował bardzo mocno, dlatego on miał takie pokazy saturniczne, neptuniczne, tam jeszcze jakiś marsowy, nie wiem czy marsowy był, ale saturniczny oglądałem i jeszcze wtedy
Szczerze mówiąc, nie, bo byłem na plastycznej, wtedy studiowałem sztukę, malarstwo. Akurat moda mnie nigdy nie pasjonowała, to nie było moje takie działanie. Życie mnie zmusiło do tego, ale jak już życie, to już wiedziałem, że on się zajmuje, a jak już zająłem się astrologią, to nawet przyjechał tutaj do Łodzi. Ale ja byłem zupełnie gdzie indziej. Ja już znałem astrologię. Ponieważ pomiędzy moimi przyjaciółmi, którzy no, wiedzieli o tym, że ja się zajmuję astrologią i tak ktoś chyba palnął, że w Łodzi jest taki człowiek, który zajmuje się astrologią. Zresztą jak przejrzycie dokładnie, to ja mówię bardzo często, były takie momenty. W tej chwili coraz mniej, dlatego że po pierwsze nie ma tego blogu, a wolę zostawić to offsetce, kiedy będę siedział tutaj z projektantami i rozmawiał na temat właśnie. I jeszcze jedna rzecz. Przepraszam, ale dlaczego ja mam prognozować modę komuś na ileś lat, tak? Pokazać, jak to wygląda. To z Tadeuszem żeśmy robili. To Tadeusz po prostu aż nie do uwierzenia mówi: słuchaj, trafiłeś w 100%. A dlaczego będziemy o tym rozmawiać? Nie ma tak, żeby dobry astrolog nie umiał zaprojektować tego, tylko się musi tego nauczyć. No trudno, musi się tego nauczyć. To nie jest tak, że czy ja mogę nauczyć projektantów? Oczywiście, że tak, ale nikogo więcej. Nie nauczę tego na przykład lekarzu. Absolutnie on się tego, jeżeli nie wejdzie na ten, że będzie śledził tą modę i nie będzie widział te rzeczy, no to nic mu z tego nie wyjdzie. To nie jest tak. I teraz w każdym zawodzie, teraz zaraz powiedzą osoby na przykład, ale zupełnie w każdym zawodzie, zupełnie w każdym. Zupełnie w każdym, tylko że jest taka sytuacja, że ja się muszę do tego przygotować. To znaczy, jak ja się przygotowuję, bo ktoś pomyśli tak. Przede wszystkim w swoim życiu przeszedłem sporo. To jest numer jeden. Umiem łączyć i łatwość, no to było też to, że byłem przez wiele lat asystentem profesora Leszka Weresa, zarządu osoby, które pamiętają mnie na targach. To przecież stałem na tych targach. Nawet ostatnio żeśmy rozmawiali z osobą i ona mówiła, a ja ją wbijałem w kosmogram. Nie mam tego komputeru. Dzisiaj, znaczy on jest, ale to była jeszcze Toshiba, taka malutka. Słuchajcie, to było ile? 20 lat temu. Jak ona zaczęła opowiadać, ta osoba, gdzie ona była, na których targach w Warszawie, to ja pamiętam dokładnie i pamiętam, jak ta osoba weszła i pamiętam, i zaczęliśmy o tych szczegółach rozmawiać 20 lat temu. Dlaczego my pamiętamy? Słuchajcie, na targach nie jest się często. No, w Warszawie były wtedy trzy razy w roku targi. W Łodzi były 2 razy. W Krakowie, to co wiem, to były też 2 razy. Potem jeszcze tam gdzieś, no więc tych targów nie było dużo, a na tych targach jest tak, po pierwsze, jeżeli my robimy kosmogram, ja jeżeli robię kosmogram, to go pamiętam. Pamiętam, słuchajcie, pamiętam nie wszystkie szczegóły i mimo to, że profesor Leszek Weres opracowywał, a my musieliśmy rozrysować, pamiętamy szczegóły. Była taka sytuacja, powinien kolega asystent warszawski, Maciek powinien pamiętać. Witek, przepraszam, Witek. Witek powinien pamiętać, jak robiliśmy taką dziewczynę i ona mi przyszła i była także Agata. I ja szybko do Witka telefon mówię: pamiętasz asystentę tej dziewczyny? A on mówi: tak, w Lwie. I Agata była zdziwiona, że po 3 latach my pamiętaliśmy, bo ja mówię, to nie jest ten kosmogram. Ja mówię: Agata, pomyliłaś. Szepnęłaś inny kosmogram. Ja mówię: przecież tą dziewczynę ja znam. Mówię: robiłem tej dziewczynie kosmogram. I do Witka momentalnie, przecież Agata tak samo znała jej Witka, nawet chyba lepiej jak ja. Znaczy nie, no żarty, ale no, my się wszyscy bardzo dobrze znamy. I Witek mówi: słuchaj, przecież ona miała w Lwie, pamiętam dokładnie.
Ja mówię, no widzisz, Agata mówi, no mówi niemożliwe, i co zrobić? A ja mówię, no przekręć go na ten. I co się okazało, że ta dziewczyna robiła chyba dla kogoś albo kogoś. Wiecie, o co chodzi. Sprawdzała, a to nie wolno tak robić. Jeżeli się przychodzi do kogoś i mówi się to, co ja robię, na przykład synów czy nie synów, nie wszystko wolno powiedzieć. Nie wszystko. I to jest najważniejsze, że jeżeli robimy kosmogram, dlatego trzeba bardzo uważać, co się robi. Astrolog musi mieć wielką etykę. To nie ma gadania, tu nie ma tak, że sobie robimy cokolwiek, że bawimy się w takie coś, że będziemy sobie gadać, co chcemy. Nie, absolutnie nie. Jeszcze raz nie. Także tutaj, jeżeli ktoś chce uczyć się astrologii, ja lada moment ogłoszę tą szkołę, kiedy powstanie ta tutaj. Zaznaczam, że nie będzie więcej osób, prawdopodobnie będzie 6 osób, także jeżeli osoby. Chyba mecz na Widzewie jest, jeżeli się nie mylę. Nie wiem, bo. To słuchajcie, możecie dzwonić do mnie, kontaktować się już pomału, pomału, bo lada moment ta szkoła ruszy i ja będę przyjmował szóstkami. I też, czy ona ruszy teraz? Tak, tylko że ta szkoła. Ja muszę najpierw rozmawiać z osobami, dlatego że po co? Po co? Zastanówcie się, po co chcecie się uczyć tej astrologii. Do czego wam to potrzebne? Łatwiej się uczyć zawodowej astrologii. Lepiej. Dlatego, że wtedy macie więcej danych. Jeżeli macie tą pulę, dużo łatwiej jest pracować. I jeżeli chcecie, to proszę przygotować jak najwięcej tych kosmogramów, czyli godzin, kogoś bliskich, znajomych, kolegów, dlatego że pracujemy na nich i wtedy uczycie się jakby świadomości tej astrologicznej. I wtedy jesteście, bo dobre, znaczy przyzwoity astrolog dopiero jest, kiedy opracuje sam 100 kosmogramów. Kiedy my mamy zajęcia, przypuśćmy, że jest 6 osób. Niech każda osoba przyniesie 6 albo 10. O, będzie łatwiej. Czy mamy 60 kosmogramów? Ja jestem siódmą osobą. Czyli mamy ile? 70 kosmogramów. Widzicie to na 70 kosmogramach. Jeżeli widzicie na 70, to tylko wam brakuje jeszcze 30. To jest żart, ale w tym momencie rozumiecie, o co chodzi. Tu jest dużo łatwiej pracować. Pracujemy od początku na swoich kosmogramach. Ja nie pracuję na żadnych kosmogramach literackich. Nie. Egzaminuję na kosmogramach, które no, nie są wasze, no, bo no, trzeba na czymś egzaminować. Ale egzamin to nie jest egzamin, to jest dla mnie sprawdzian, jak ja uczę. Egzamin ten to jest po prostu sprawdzianem, co wy umiecie. Ja zresztą tutaj wiele razy miałem do czynienia i powiem wam, że jestem czasami zaskoczony, na przykład Krzysztofem, który w parę minut rozwiązano, był po psychologii. A tutaj w mieście Łodzi, no fantastycznie rozwiązano. Ta przerwa to komputer, nie komputer, a tutaj. Rozwiązała to plastyczka Ania i fantastycznie. Słuchajcie, uciekam, macie dane, macie wszystko. Warsztat astrologa, który jest bardzo ważny, jest panna to precyzja. Dokładnie macie to wszystko dane tutaj i możecie pomału, pomału. Dlaczego? Ja nie wiem kiedy będę wiedział, pomiędzy świętami będę wiedział, kiedy powstanie tutaj możliwość i ruszamy. Ruszamy z pełną odpowiedzialnością. Możliwe, że ruszymy dopiero w kwietniu. To też jest możliwe, że dopiero pierwsza szkoła powstanie w kwietniu, czyli w Baranie. Wtedy będziemy szli takim innym systemem troszeczkę, czyli ja lubię od Barana rozpoczynać, dlatego że Baran daje taką ekspresję i
Wtedy jest baran, tak? Baran, byk, bliźnięta. Potem fakt faktem, że wakacje wchodzą, ale nie martwcie się o wakacje, dlatego że wakacje robimy, albo robimy, przyspieszamy lekko we wrześniu, robimy dwie lekcje. Przepraszam, w czerwcu. W czerwcu i robimy wakacje, albo umawiamy się po prostu na jakiś taki live. Tam gdzieś w przestrzeni. Zresztą zobaczymy, bo i tak to wszystko robimy w internecie. Bardzo fajnie jest podczas wakacji robić sobie. Ja robiłem podczas wakacji 2 lata temu, robiłem. Właściwie w COVID-zie. W COVID-zie miałem takie zajęcia i byłem bardzo zadowolony. Znaczy, wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni, ale była inna metoda. Ja tą metodę nie chcę, dlatego że to były dokładnie 3 osoby, które tam gdzieś mieszkały i po prostu na telefonie, wiecie, na telefonie głośno mówiącym i ja uczyłem te osoby. No tak trochę dziwnie. Słuchajcie, kończę. Zapraszam Was na dalsze, to takie, no tak, żebyście wiedzieli, bo strzelec to jest wiedza, strzelec to jest nauka, strzelec to jest świadomość, strzelec jest ta wyższy poziom i to jest wszystko. Panna precyzja. No i macie dokładnie. Macie dwa da samsa opracowaną. A kiedyś was nauczę jeszcze ciekawszych rzeczy, ale to już tych, którzy się będą uczyć. Jest tak fantastycznie, że nie ma mowy, żeby myśl nam uciekła. Ja wiem, że ktoś powie, ale proszę pana, ta astrologia to tamto o 10. Nie, wszyscy myślicie astrologicznie, jeżeli żyjecie zgodnie z pewnym rytmem kosmosu i nauczycie się, to kosmos wam tylko i wyłącznie wynagradza. Naprawdę wynagradza. Jak się sprzeciwiacie, strasznie karze. To, co mówiłem wczoraj w tym filmie. Obejrzyjcie go na siłę. I te dwa ostatnie filmy. Obejrzyjcie je na siłę. Naprawdę obejrzyjcie je na siłę. I bardzo proszę o spojrzenie na te dwa filmy, dlatego że one wam wyjaśnią pewne sytuacje, które są w tej chwili i to, co może działać na nas w przyszłości. Po pierwsze, trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że królewska wiedza daje zawsze trzy wyjścia. Nigdy nie ma jednego wyjścia i z tych dwóch wyjść, trzech wyjść, trzeba wybrać dwa. I te dwa skrajnie różne. Dlaczego? Bo środkowe w założeniu jest, można by było powiedzieć w pewnym sensie obojętnością, albo najprościej by było wytłumaczyć w ten sposób. Baran, byk, bliźnięta. Czyli macie pierwszą świadkę. Baran, akcja. Byk, zastanowienie się i narzędzia. I potem reakcja słowna. I według zasady, której tutaj już tłumaczyłem, słowem się, przez słowo przechodzimy do czynu. Jest następna akcja. Dlatego trygony są tak szalenie leniwe, ponieważ nam się nie chce. Nam się nie chce. I pierwszy trygon to jest najbardziej sławny, w którym w tej chwili znajdujemy się, czyli dokładnie baran, lew i strzelec. I tego uczymy właśnie. To jest to, co nazywamy tylko w jaki sposób my dojdziemy do tego, w jaki sposób dojdziemy do tej formy, w jaki sposób my sobie zbudujemy to wszystko i w jaki sposób będziemy realizować ten plan zagospodarowania swojego czasu. To zależy tylko od Was, od Waszej świadomości i od Waszej determinacji. Ta determinacja może być bardzo różna, u każdego jest inna. I to jest najważniejsze. Królewska wiedza oszczędza czas, czy bardzo często nazywają mylnie, bardzo mylnie, że astrologia jest pod Saturna. Bo prawdą jest, że my liczymy czas. Każda planeta ma swoją
swój czas. Wracając do koniunkcji, tak? Czyli buduje poszczególne aspekty. Startując w danym punkcie, czy będziemy to brać od tego, czy od tego. I tu są czasoprzestrzenie. Te czasoprzestrzenie są bardzo różne i bardzo czasami spektakularnie omawiające temat. W tej chwili wchodzimy do tak zwanego czasu, który najbardziej nas będzie interesować, to znaczy ta epoka wodnika, i która jest w gruncie rzeczy pragnieniem każdego z nas. Tylko zawsze moment wejścia, a właściwie opuszczenia epoki jest faktem, nazwijmy to tak po chrześcijańsku, takiego czyśćca. I ten czyściec wymaga po prostu wyraźnie ofiar. I te ofiary, jeżeli się przyjrzymy, są dosłownie dookoła nas. I to nawet, ale to jest za własną prośbą i na własne życzenie. Po prostu no i macie wszystko wyjaśnione. Także słuchajcie, ja zostawiam Was już z tymi wiadomościami. Powiedzmy, że pannia z tymi. Panna to także no, cała medycyna i wszystko to, co już powinniście, to jeżeli umiecie czytać pomiędzy wierszami, to jest cudownie, a jeżeli nie potraficie, to przesłuchajcie kilka razy. Ale proszę Was o te dwa filmy do tyłu i ten jako ostatni. Możecie go przesłuchać do końca i wtedy tamte dwa filmy, nawet po dwa razy, dlatego że wtedy po prostu złapiecie podtekst albo wam podświadomość coś podpowie, co będzie wyjaśnieniem waszych trosk, pragnień, wrażeń. Bardzo często tak się robi. Bardzo często właśnie dlatego niektóre wiersze są wielkie, niektóre filmy są wspaniałe, a jeszcze niektóre dzieła literatury są arcydziełami, czy nawet są epopejami, i to narodowymi. No i my mamy taką wierszem, a z kolei Amerykanie mają prozą, epopeję, którą wszyscy znamy, to jest, no cóż, bonanza. Tak, to jest epopeja amerykańska. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejszą dla nas epopeją są właśnie dzieje biblijne, zarówno nowe i stare, także to jest dla nas chyba najbardziej istotne, bo nazwijmy to, możliwe, że tak jest, że to są te czasy ostateczne. Możliwe, że tak. Ja nie mówię, że nie, dlatego że dzieją się rzeczy, które są normalnie wytłumaczalne tym, co zostało zapisane przez Nostradamusa, przez Apokalipsę też. No i co najważniejsze, że najbardziej ufam ojcu Klimuszko. To jest dla mnie podstawa i Casey, który powtarza to samo. I to jest to. Do zobaczenia. Z Bogiem.